Pierdziele. Co się nie robi, żeby się na YouTubie popisywać, pochwalić się. Bez sensu normalnie. Nie do pomyślenia. Naszło się tutaj. Pierdziele. Sakra jakaś po prostu. Całe opony w błocie. Jezus. I te pedała nawet nie umiem wpiąć. Się tu wybudowało przez tą zimę. Ziemi nawieźli. Śniegu nie ma. No ładnie. Dokładnie 5 dni wcześniej, jak w tamtym roku, rozpoczynam sezon rowerowy 2026. Ale nietypowo, bo na rowerze siutrowym. To jest po prostu dramat. To nie rower, tylko jakaś koza. W ogóle muszę się nauczyć na nim jeździć to raz. Hamować to dwa. Biegi to już w ogóle. Ale o rowerze będzie kiedy indziej, z tego względu, że dziś musiałem się na nowo przyzwyczaić do jazdy. Licznik mi nie działa. Nie mam założonych mierników. Ani kadencji, ani prędkości. Kamera też jakieś ustawienia dziwaczne. Tak więc. No, widzicie, nawet forma nie ta. Tak więc trzeba tutaj dzisiaj testowo się przejechać i zobaczyć, jak to będzie. Sezon 23 rok. To jest trzeci sezon z kolei. Tak więc mam nadzieję, że będzie obfitował w świetne trasy rowerowe. A póki co dziś zabieram Was na nieplanowaną trasę po Podhalu. Kilka kilometrów, dosłownie może 3-4. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jezu, jakie drogie paliwo, masakra. Mam wrażenie, że na Podhalu to naprawdę jest świeże powietrze, jest czym oddychać. Twardo jak diabli. Trzeba będzie wziąć i nalać mleka. Wszystko jest przygotowane. A jak nie, to się wsadzi taki amortyzator pod siodełko. W trekkingu go mam. I co? Będzie miękko. I że to niby takie szutry, wel siutry i to, że niby to jest premium i że to sprawia przyjemność jazdy. No jaka to przyjemność? Czy wszystko trzęsie? Jezu, i ta jedna, jeden blat z przodu, ja ani się rozpędzić nie mogę. No i co? No i co teraz? Po wodzie? No nie możecie na to patrzeć, naprawdę. Ale w bucikach się chodzi fajnie. Mogę sobie wypychać i mogę sobie iść. Nie w tych plastikowych, szosowych. Po kraka zawsze łaziłem. Po szosie to każdy potrafi. Takiej gładkiej. A jedź po siutra, cwaniaczku. To jest dopiero wyczyn. Ha!
Zajebiście. No, dawać mi tutaj Shooter Master. Teraz dziada dogonimy. Nauczyłem się już obsługiwać biegi manetką. No po prostu rewelacja. To 105 na szosie to może szorować klamki. Fuh. Przepraszam, muszka. W nowej grupie napędowej. I to koło. Ten wieźnik. Cisza na asfalcie. No nie dojdę go. Będę, żebym tak miał swojego Fujika. Terminator. Ej. No to kuźwa godzina. Swift się trenował całą zimę, czy co? Pierdziele. Ale ciężko idzie tu. Super jest. Po siutrze, a nie po asfalcie. O, siuter, siuter. Poezja. To nie siuter. To gnojowica. Serus. Nie wiem, chyba się nie będę kłaniał gościom, co jadą na rowerze szosowym. Bez sensu. Tylko gravel, nie tam szosa. O. Pytanie do zatwardziałych gravelowców siutrowych. Jadę w kasku Furion HC. Furion HJC. Mów wyraźnie. To chyba obciach na takim rowerze w takim kasku. Muszę jakiś oldschoolowy kupić siutro. A teraz ma coś łopuka. I co? A brawo, tam w pole wjadę bez sensu. Jestem pod wrażeniem. A musimy sobie jasno powiedzieć. Rower szosowy. Kamera na kierownicy. Rower gravelowy. Tu kamera musi iść na cycki. Już mi się rozpicył uchwyt. Poszło 15 zł w ciul. Króca bomba, nie mam lampki z przodu. Została przy rowerze. Wieśniak nie powiedział cześć. A to MTB. Ha! To MTB, chłopie. Myślałem, że gravel i MTB to tak. O nie, 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 nie. A wracając o tych dziewczyn. W sumie ja teraz też mam wolną lewą rękę. Ja mogę sobie browarka, kawkę trzymać. Nie muszę już miętolić biegami lewą ręką. No to same plusy ten rower gravelowy. Wczoraj byłem w Gorcach i w okolicy Kiczory myślę, że jest więcej jak 1,5 metra śniegu. A mamy 18 marca. Zima w pełni. I jedzie siutrem. I co tu taki rów zrobili? Z jednej, z drugiej strony. No ja cię pierona. Może basen?
to ci. Ket. A wiecie, że ja już się nie przejmuję, że są kamyki na asfalcie, tylko sobie jadę? Jeden problem z głowy. O, na przykład tu. Oficjalnie. Rowerze grawerowy. Nie, dobra. Rowerze gravelowy. Oto Velo Dunajec. Velo Dunajcu. Oto rower gravelowy. No. Przywitanie mamy za sobą. To następny koń mnie wyprzedził. To co? Wszyscy będą mnie wyprzedzać? Chyba trzeba jechać na siutry. A nie po asfalcie. A tu co? Prosiłem, błagałem burmistrza. Wywozicie śnieg? Nie przy ścieżce. To gdzie tam ci będzie słuchał? Co teraz? Się zna rowerze szosowym, to by było nie do pomyślenia. O, gdzie topniał teraz? Do sierpnia. Pustak nawet wyrzucił jeden z drugim. Mruły, o proszę. A nie, to ziemia, przepraszam. 25 km. Krótka pętelka, ale dzisiejsza jazda była stricte testowa. Muszę uzupełnić mleko w oponach, naprawić uchwyt do kamery, obniżyć siodełko. No i chyba by było tyle. Bloki podokręcać. No i cóż, proszę Państwa, śmiało mogę powiedzieć, że przyjmujemy do rodziny rower gravelowy. Także jak wszystko w nim już oporządzę, wtedy Państwu pokażę, co to za pieron. A póki co, jak to drzewie bywało, żegnam się z Wami staropolsko-góralskim. Hej!